Cześć, dzisiaj będziemy porównywać stare z nowym, czyli SKX007, wielki klasyk, z jego nowym wcieleniem, czyli 5KX-em, czyli tak naprawdę Seiko SRPD 55. Jest to wersja, która jest najbardziej zbliżona do SKX-a, ale tych wersji jest 27. Tak, pamiętajcie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zegarek został mi wypożyczony z salonu od czasu do czasu, który się znajduje w Warszawie, w Złotych Tarasach, na pierwszym piętrze. Dobrze, to ja może nie będę przyciągał, zapraszam do porównania. A na koniec jeszcze Wam powiem, za ile możecie kupić właśnie te nowe Seiko. A oto i mamy ojca i syna, czyli Seiko SKX007 i Seiko SRPD 55, tak zwany 5KX. Tak oni się razem prezentują, ojciec z synem. Chciałem Wam pokazać różnicę między tymi zegarkami, no i może zaczniemy. Nie będzie tutaj danych technicznych, ja po prostu będę mówił, także zaczynamy. Najpierw zacznijmy od bezela. Jak pewnie zauważyliście, bezel Seiko SKX-a ma indeksy minutowe, co można powiedzieć 5 minut dookoła całego bezela, a na 5KX-ie mamy te indeksy minutowe, tą podziałkę tylko do 20 minuty. Druga różnica to, że w trójkącie, który się znajduje na górze, w SKX-ie był ten pipek z lumą, który dawał, no, można powiedzieć, wiarygodność pod wodą, w sensie, że jak przesuwaliśmy ten bezel, to pod wodą, w ciemności, on się jeszcze mógł świecić, to też dawał ten certyfikat ISO. No w tym przypadku już tego nie mamy. Tutaj nie mamy pipka. Teraz zaprezentuję Wam dźwięk tych obydwu bezeli, ponieważ różnią się prawie że w ogóle. Także teraz pokazuję Wam 5KX-a. Było to pełne obkręcenie i teraz SKX-a. Tak, moim zdaniem obydwa brzmią, jakbym przejechał palcem po grzebieniu. Ten jest może odrobinę cichszy, bardziej cichy niż SKX, ale tak to mniej więcej się prezentuje. Jeśli chodzi o bezele, to tyle różnic. Dalej mamy szkło. Szkło jest to samo, jest to Seikowy Hardlex, także tu różnic nie ma. Dalej mamy wskazówki. Wskazówka godzinowa, minutowa i tu prezentuje się tak samo. Jeśli chodzi o sekundnik, to jest troszeczkę różnicy. Otóż w SKX-ie sekundnik, tą część dłuższą, ma, można powiedzieć, pomalowaną na biało, a ten już ma zmatowioną, także delikatna różnica jest. Potem mamy tarcze, no i tutaj mamy sporo różnic na tych tarczach, ale nie są to jakieś takie dramatyczne, można powiedzieć, różnice. Dla niektórych właśnie tutaj leży klucz całej imprezy. Zacznijmy od indeksów. W starym, poczciwym SKX-ie indeksy były po prostu namalowane, a w nowym są nakładane. Tutaj troszeczkę daje to tej głębi i trochę odblasków i moim zdaniem akurat to jest bardzo, bardzo fajne. Druga bardzo fajna rzecz to, że logo Seiko jest nakładane. W przypadku SRPD 55 jest nakładane logo, w starym SKX-ie mamy je namalowane. Poniżej loga mamy piąteczkę, której teraz nie widać, ale zaraz Wam ją pokażę, bo mi tutaj, oj, nie w tą stronę. Przełożymy tak, hyc, no, a zostawię wyciągniętą koronkę. W przypadku właśnie 5KX-a mamy nowe logo Seiko 5. Jest to właśnie połączenie S i 5 w takim, można powiedzieć, kształcie Supermana, znaku Supermana, moim zdaniem przynajmniej. I mi osobiście to się podoba. Są jednak osoby, które tak średnio zaakceptowały tą zmianę. No, mi to się podoba, ja jestem na... Tak, tutaj mamy pod logiem Seiko jedynie napis Automatic i tutaj ten Automatic znajduje się nad godziną 6. No i tu się pojawia ta różnica, za którą ludzie strasznie, strasznie płaczą, ponieważ w SKX-ie mieliśmy napis Divers 200, co oznaczało, że ten zegarek ma certyfikat ISO, czyli 6425, czyli to był pełnoprawny nurek. Tego tutaj nie ma
i nurkiem już pełnoprawnym nie jest. Otóż ten zegarek nie ma certyfikatu ISO. No, nie jest on tak czytelny jak SKX, nie jest on tak wodoszczelny, ponieważ tutaj wodoszczelność ustalono na 100 metrów, tu mieliśmy właśnie 200. Oprócz tego moim zdaniem ten czerwony napis bardzo dobrze dawał taką odrobinę możliwości wariacji, jeśli chodzi o paski. Tutaj mamy, można powiedzieć, cały czarny zegarek. To by było na tyle, jeśli chodzi o tarczę. Dalej mamy kopertę. Otóż koperty są prawie że identyczne. Nie ma różnicy w polerce, w satynowaniu, szczotkowaniu. Wszystko wygląda prawie że identycznie w tych dwóch zegarkach. Jedyna różnica na pierwszy rzut oka to jest to, że uszy w nowym 5KX-ie są przewiercone. W starym SKX-ie nie są przewiercone. Jedna rzecz, której nie widać normalnie na pierwszy rzut oka, to otóż to, że jak dostajemy SKX-a, to on ma teleskopy takie turbo grube. No teraz tego Wam nie pokażę, ale są to bardzo grube teleskopy. W przypadku 5KX-a są one już cieńsze i dziury w uszach są umieszczone w odrobinę innym miejscu. Pokażę Wam materiał z innego filmu, który znalazłem na YouTubie, gdzie są porównywane te takie drobne szczegóły, których nie widać na pierwszy rzut oka, i link do tego filmu umieszczę w opisie, także tam będziecie mogli się zagłębić w te szczegóły, których nie widać na pierwszy rzut oka, czyli właśnie inne teleskopy, odrobinę przesunięte dziury w uszach oraz to, czego jeszcze nie widać, o czym jeszcze nie wspomniałem, to, że szkło montowane w 5KX-ie ma inną uszczelkę. Uszczelka, która trzyma właśnie to szkło w 5KX-ie, ma grubość 0,5 mm, w SKX-ie jest 0,4 mm. Te wszystkie informacje również znajdziecie właśnie w tym filmie, który umieszczę w opisie. Dobra, no i teraz kolejna różnica, to już nie jest, no ja jej nie przypisuję do koperty, ponieważ jest w deklu. Nowy 5KX dekiel ma przeszklony. No i to jest chyba składowa właśnie tego, że nie otrzymał on tej wodoszczelności. Ten zegarek troszeczkę bardziej jest narażony na, można powiedzieć, przepuszczanie wody, właśnie posiadając przeszklony dekiel, bo w przypadku SKX-a mamy piękny dekiel z tą piękną falą, która się tutaj znajduje. Czekajcie, o, widać? Widać. Tak, w SKX-ie jest pełny dekiel, w 5KX-ie mamy przeszklony. Jeszcze jedna rzecz, to jest koronka. W przypadku właśnie SKX-a mamy zakręcaną koronkę, w przypadku 5KX-a ta koronka nie jest zakręcana, ale wynika to z tego, że mechanizm, który się znajduje. I teraz tak, w SKX-ie znajdował się mechanizm 7S26, który nie posiadał stop sekundy, nie posiadał ręcznego dokręcenia, po prostu był takim, można powiedzieć, koniem pociągowym, ale bez bajerów. Tu już mamy konia pociągowego z bajerami, ponieważ można mechanizm dokręcić koronką i można zrobić stop sekundę, w sensie wyciągając koronkę do drugiej pozycji, sekundnik się zatrzymuje. No i to było kosztem też właśnie wodoszczelności. Koronka nie jest zakręcana, także tak. Dobrze, co my mamy jeszcze? Otóż tutaj otrzymujemy 5KX-a na innej bransolecie niż zazwyczaj. To, co tutaj widzicie, to jest właśnie ta Jubilee, na której można kupić SKX-a albo na pasku silikonowym. To jest akurat w moim przypadku Gekota, ponieważ ja miałem SKX-a na pasku silikonowym, także dokupiłem sobie tę bransoletę i muszę przyznać, że jestem wielkim fanem tego rodzaju bransolety. Już średnio jestem fanem tej bransolety. W sensie, no jest różnica, ponieważ to są pełne ogniwa, one są na piny. Co prawda ostatnie ogniwo jest puste, co jest takie średnie, można powiedzieć. No i klamra, która jest zapinana, jest po prostu wytłaczana, co powoduje, że troszeczkę, no, jest głośna. No i można powiedzieć, że chyba powiedziałem już o wszystkim, co zauważyłem, albo
ktoś gdzieś zauważył, a ja sobie troszeczkę podebrałem. No, te informacje, które sobie podebrałem, to właśnie były a propos teleskopów, dziur w uszach. Znaczy, dziury w uszach, to one się bardzo rzucają w oczy, także tutaj to można powiedzieć, że sam je zauważyłem, jednak w porównaniu do SKX-a, no to tego pewnie bym nie zauważył, także dziękuję bardzo kanałowi Loomshot, który właśnie odkrył te rzeczy. I cóż, no też pewnie bym nie zauważył, bo nie budowałem mojego SKX-a, że jest inna uszczelka trzymająca szkło. No i to by było na tyle. Tak, 5KX, czyli Seiko SRPD55, można dostać za 1310 zł. Tak. Tak wygląda ta cena. Wydaje mi się, że to jest cena w miarę porównywalna z tą ceną, którą trzeba było zapłacić za Seiko SKX-a 007. Dobrze, moi drodzy, no i teraz tak, pytanie, to już nie jest do mnie pytanie, tylko to jest pytanie bardziej do Was, co Wy o tym sądzicie, ponieważ tu zostało takie, znaczy tak, społeczność zegarkowa, która, no przyznajmy, jest bardzo zakochana w SKX-ie, przez długi czas chciała, żeby coś się zmieniło w tym SKX-ie, żeby miał lepszy mechanizm, żeby, no nie wiem, no, żeby troszkę się pozmieniało, ale na lepsze. No i powiem tak, to co społeczność chciała, to otrzymała, ale pewnym kosztem. No i teraz pytanie, czy ten koszt jest tak wysoki, że po prostu nie da się tego przeskoczyć, czy społeczność się do niego przekona. Ja się zastanawiam, co myśli moja społeczność, czyli osoby, które oglądają właśnie ten materiał. Co Wy sądzicie? Czy te wszystkie plusy, w sensie to wszystko, co zostało pozmieniane, lepszy mechanizm, nakładane indeksy, jest warte właśnie tej wodoszczelności, tego certyfikatu ISO. Jakbyście byli tak uprzejmi, to napiszcie mi proszę w komentarzach. Ja uważam, że to dalej jest fajny zegarek. Co prawda, gdybym ja osobiście miał kupować, załóżmy, że ten tracę, nie wiem, gubię, coś się wydarzyło takiego i nie mam. I chciałbym znowu kupić sobie porządny ten, ja bym znowu kupił ten, w sensie SKX-a 007. Ale nie wynika to z tego, że mam jakąś kosę z tym, tylko po prostu sentyment. W moim przypadku jest to bardzo duży sentyment do tego zegarka. I to, jak on się prezentuje, ja już to dawno zaakceptowałem. Te płaskie indeksy, to takie, że nie ma tej stop sekundy, ja to zaakceptowałem, pogodziłem się z tym. Jednak gdybym wchodził w świat zegarków na nowo, powiedzmy, że zapominam wszystko, co tam się w tych zegarkach dzieje, i ktoś by mi zaproponował, pokazał te dwa zegarki i powiedział, wybierz któryś z nich. To szczerze, no to na pierwszy rzut oka, no te indeksy, stop sekunda, przewiercone uszy, to trochę wygrywa, nie? Także teraz pytanie do Was, czy tradycja, czy zmiany? Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie tego lajka. Ci wszyscy, którzy jeszcze nie subskrybują, serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Oprócz tego serdecznie zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Czasocholicy. Zapraszam do wejścia na portal Zegarki i Pasja. No i trzymanie kciuków za Eurochronosa może się w końcu kiedyś pojawi. Póki co, serdecznie Wam dziękuję. Bądźcie pozdrowieni. Dashboard.